Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, pozdrawiam was i błogosławię. Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii kontynuuje wspaniałe dzieła rozpoczęte przed swoich założycieli 73 lata temu oraz rozwija działania odzwierciedlające bieżące i przyszłe potrzeby Polonii. W przeciągu ostatnich 7 dekad nastąpiło wiele przemian, jednak miłość do naszej wiary i dziedzictwa pozostały niezmienne. Obecny rok jest dla nas, Polaków i Polonii, rokiem wyjątkowym. Łączymy się w modlitwie z katolikami całego świata z okazji ogłoszonego jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Z radością też uczestniczymy w wielu obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski. Pod koniec lipca ponad 2 miliony młodych pielgrzymów zostało powitanych w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka w naszej ukochanej Polsce. Od lipca 2015 roku udało się nam zebrać 180 549 dolarów. Dziękuję i Bóg zapłać. Dzięki waszej hojności i hojności wiernych mogliśmy wypełnić nasze zobowiązania stypendialne dla 11 księży studiujących w Rzymie na sumę 116 875 dolarów. Dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski złożony został dar 75 tysięcy dolarów na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie, którego misją jest upowszechnianie i twórcze rozwijanie magisterium świętego Jana Pawła Wielkiego. Wraz z rosnącymi źródłami finansowymi, z corocznej składki i innych donacji będziemy mogli ofiarować parafianom w każdym regionie programy formacyjne dla liderów. Jedno jest pewne, jeżeli każdy zrobi choć trochę, to jedna osoba nie będzie musiała robić wszystkiego. Od każdego z nas zależy, jak przygotujemy naszą przyszłość. Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową Ligi www.catholicleaguepolonia.org. Proszę, abyście włączyli się do tegorocznej składki w waszych wspólnotach parafialnych. Dzięki waszej pomocy i zaangażowaniu w tym wspólnym wysiłku wierni Kościoła w Polsce i Polonia będą mogli kontynuować z mocą praktykować swoją wiarę katolicką oraz być dobrze formułowanymi i informowanymi w naszym lokalnym Kościele. Tak wiele przecież zależy od naszych zjednoczonych starań. Wdzięczny za waszą współpracę i ofiarność zapewniam o modlitwie za was i waszych intencjach. Pozostaję w Chrystusie, biskup Andrzej Wypych, biskup pomocniczy archidiecezji Chicago, dyrektor wykonawczy Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Pomocy Polsce i Polonii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.